smaczny, naturalny i zdrowy. Taki jest właśnie miód. Czwarta edycja zagłębiowskiego miodobrania była okazją, żeby ten słodki produkt poznać jeszcze lepiej. A jest co poznawać, bo oferowanych na rynku jego rodzajów jest przynajmniej kilkanaście. Przyjechaliśmy z wieloma gatunkami miodów, gryczanym, wielokwiatowym, akacjowym. No teraz jest nawłociowym miodem, to jest najpóźniejszy miód. Charakteryzuje się tym, że bardzo szybko się krystalizuje, jest aromatyczny. Proszę próbować. Zanim jednak złocisty przysmak trafi do słoika, musi przejść prosty proces produkcji. Miodowe tablice należy ostrożnie wyciągnąć z ula. Zawozi się to do pomieszczenia, do pracowni pasiecznej. Tam te ramki są odsklepiane z wosku, no i poddawane wirowaniu. W trakcie wirowania miód spływa do pojemnika, a następnie podlega oczyszczeniu. Prezentacja poszczególnych faz tego procesu to tylko jedna z atrakcji, jakie przygotowano w Sosnowieckim Muzeum. Pokaz miodu połączony z degustacją, wykłady na wesoło, w takiej luźnej raczej atmosferze, związane właśnie z zastosowaniem miodu, właściwości leczniczych miodu. Wśród nich najważniejsza jest jego dobra przyswajalność przez organizm. Składa się przede wszystkim z cukrów prostych. W przeciwieństwie na przykład do cukru, który kupujemy w sklepie, gdzie jest sacharoza, jest to cukier złożony. A natomiast w miodzie mamy przede wszystkim glukozę i fruktozę, która jest bardzo łatwo przyswajalna przez organizm i wydalana później. A wyjątkowe walory smakowe powodują, że miód doskonale sprawdza się również w kuchni. Na święta to jak robię piernik, to tylko miód. Poza tym tylko tolerujemy i kupujemy miód naturalny. Żadnych sztucznych, żadnych zagranicznych miodów, ponieważ bardzo często spotykaliśmy mieszane. Mieszanie miodu z olejami roślinnymi i mikroelementami korzystne jest za to przy produkcji naturalnych kosmetyków. To jest niespożyte źródło witamin, enzymów, minerałów. My bardzo doceniamy miód, ponieważ jest taką naturalną recepturą i taką receptą na wiele problemów skórnych. Zarówno on odżywia, regeneruje skórę, sprawia, że jest elastyczna. Tutaj dla kobiet bardzo ciekawa informacja, ponieważ wypływa zmarszczki. Jednym słowem, samo zdrowie. Nie pozostaje więc nic innego, jak starać się z tego daru natury korzystać jak najczęściej.